Cześć, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o AB-testach dokładniej. Sylwia wspomniała o paru takich miejscach, gdzie rzeczywiście też są wykorzystywane AB-testy. Natomiast kiedyś mój szef Gabri użył w moim OIT-sie, czyli w takim dokumencie, w którym określamy sobie cele, właśnie, że on chciałby, żebym ja rozkręcił taką dobrze naoliwioną, dobrze działającą maszynę do AB-testów. Stąd też inspiracja do tytułu tej prezentacji. A parę słów o mnie. Jako nieślubne dziecko Adama Michnika i Wandy Rapaczyńskiej zacząłem karierę w Gazeta.pl i tam przyszedłem większość szczebli od stażysty poprzez redaktora internetu. Byłem na końcu Gazeta.pl, byłem product ownerem serwisów edukacyjnych, więc tam była tak naprawdę moja taka pierwsza stricte produktowa praca. I było bardzo fajnie, ale w tych serwisach edukacyjnych trochę się tam dusiłem, więc szefowa zabrała mnie do Miporta, gdzie zostałem product ownerem do spraw e-commerce'u. I to jest serwis, gdzie można dodać ogłoszenie. I cały ten flow dodawania ogłoszenia to była właśnie moja działka i optymalizacja tego. Ale troszeczkę się już dusiłem i zapragnąłem czegoś innego, więc poszedłem do pracy do agencji technologicznej. To jest taka duża amerykańsko-japońska agencja. Nie wiem, czy ktoś, ile tutaj osób pracuje w agencji z Was? Może ręka do góry? Nie ma nikogo. Agencja technologiczna reklamowa. Tak? Tylko jeden kolega odważny. Okej. Ale technologiczna. Software House. Tylko jeden kolega. A to ciekawe. No w każdym razie dla mnie to było też ciekawe, jak zacząłem tam pracę stricte z takiej pracy produktowej. Poznałem takie słowo jak eskalacja, słuchajcie. Co oznacza po prostu, to jest coś takiego, że klient mówi do waszego szefa, że nie dowozicie projektu. Ale pracując tam już troszeczkę miałem tak naprawdę dosyć oddawania tych projektów, bo jednak dusza produktowca była we mnie. Więc jak odezwał się do mnie Michał z DocPlanera, i powiedział, jak fajnie ta firma się rozwija, że teraz wchodzi do Meksyku, do Brazylii i naprawdę strasznie ciekawy case, nie? Że polska firma zrobiła taką ekspansję na świat. Dołączyłem do DocPlanera i jestem teraz tutaj product ownerem. Lubię SEO, lubię UX, planszówki i Star Treka i Legii, ale to nie ma takiego znaczenia. I to o czym będziemy mówić? Po pierwsze powiemy sobie, co robimy w moim teamie Patient Bookings oraz po co nam są te AB-testy. Co zrobiliśmy źle? Przykłady dwóch fuck-upów, gdy zaczynaliśmy zabawę z AB-testami. Co zrobiliśmy, żeby naprawić, żeby już trochę rzadziej te błędy popełniać w przyszłości? Czy nam się udało? Trzy przykłady. Taki jest szkielet dzisiejszej prezentacji. Dobra, co robimy w teamie Patient Bookings? Ogólnie biznesowo, najprościej jak możliwe, staramy się, żeby nie było takich kalendarzy lekarzy, gdzie większość slotów jest wolna, żeby raczej były takie, tak? Czyli żeby rzeczywiście lekarze dostawali od nas umówione wizyty. No i teraz jak to zrobić? To są właśnie jakby opis naszych zadań. Jak to zrobić? No przede wszystkim musimy się skupić na pacjentach, bo to oni te wizyty umawiają. I głównym naszym celem jest zwiększenie wzrostu tych bookingów i to jest mój współdzielony cel z Sylwią, która mówiła przed chwilą. Staramy się dostarczyć wszystkie potrzebne informacje w danym momencie na profilu lekarza. I trochę tak się z Sylwią podzieliliśmy, że ona się zajmuje searchem, czyli listingami, a ja profilami lekarzy, żebyście wiedzieli. Bardzo duży udział u nas wejść na stronę są bezpośrednio na profile lekarzy. Czyli to jest też tak, że dla wielu userów profil lekarza jest landing page'em. Więc staramy się, żeby on dostał wszystkie te potrzebne informacje na profilu, żeby był gotowy umówić wizytę. No i oczywiście to, żeby ten sam proces rejestracji, wypełnienia formularza, rejestracji konta był jak najbardziej wygodny dla użytkownika. I ja jeszcze staram się troszeczkę, żeby rzeczywiście cały ten proces wywierał wrażenie na użytkownikach, tak? Żeby to nie było tylko poprawne, ale żebyśmy rzeczywiście robili rzeczy fajne, innowacyjne i jakby na to też staram się uczulić zespół. I tak wygląda nasz zespół. Pracujemy Scrumem,
I to jest nasz zespół, tu jest Ania, która jest analitykiem produktowym, ale ja ją lubię nazywać data scientist. To jest Aga, nasz super backendowiec. To jest Michał, nasz magik od frontendu. To jest Dani, który jest project managerem u nas w teamie. To jest Patryk, który jest product designerem, UI designerem. I to jest teraz tak, że on jest też w teamie Sylwii i w teamie moim. Więc jeżeli jesteście product designerami albo znacie super product designerów, no to odwiedźcie naszą stronę i tam aplikujcie, aplikujcie, aplikujcie. To Patryk będzie mniej obłożony. To jestem ja. Ja generalnie wysyłam zaproszenia i robię takie prezentacje. To jest Ania. Ania jest u nas UX researcherem. I to jest Krzysiek, który nam dostarcza narkotyki. Znaczy on tylko tak wygląda, tak naprawdę jest tutaj ostoją naszego backendu też. Dobra, po co potrzebujemy tych testów? I teraz tak, jak ja już parę miesięcy tutaj pracowałem i zacząłem zbierać te wszystkie pomysły, znajdować bugi u nas w serwisie, no i oczywiście miałem listę rzeczy, które chciałbym zrobić, no i czułem się mniej więcej naprawdę tym totalnie przetłoczony. No i jakby trzeba jakoś wybierać, tak? I to, co przede wszystkim musimy zrobić, no to ustalić jakieś takie fajne... wiedzieć tak naprawdę, że zmiany, które robimy, przynoszą nam efektywnie bookingi. I to jest coś, co ja lubię przede wszystkim w AB testach, że tam nie ma ściemy, nie? Nie ma coś takiego, że robimy zmianę przed i po. Strasznie ją lubimy, jesteśmy ją zaangażowani. Napracowaliśmy się, nie? Potem idziemy, patrzymy, a konwersja nie dygnęła, albo nawet jest trochę niższa, nie? I zaraz sobie tłumaczymy, a bo w ten weekend była pogoda ładniejsza, ludzie mniej chorowali, więc tak naprawdę to jest lepiej, ale po prostu tego nie widać, nie? Albo nie wiem, Sylwia coś tam popsuła na listingu, więc dlatego to nas afektuje, ale tak naprawdę to nasza zmiana jest super, nie? Przy AB-teście tego nie ma, tak? Jest zero ściemy, po prostu jest wynik, nie? Więc mamy wynik liczbowy, czy możemy ufać, czy nie, to zaraz powiem, ale jakby możemy sobie te wszystkie zewnętrzne rzeczy odrzucić, tak? Druga rzecz, że Gabri, mój szef, robił doktorat właśnie ze statystyki, więc tak naprawdę u nas jest naprawdę wszystko super, super scientific i dlatego te AB testy dla nas są najfajniejsze. Dobra, i teraz tak, nasze pierwsze próby. Więc tak, przede wszystkim teraz powiem o tych failach, które robiliśmy bez jakiejś tam głębszej logiki. Pierwszy test, który robiliśmy, to jest feature do kampanii. Jak wiecie, prawdopodobnie wiecie, w zeszłym roku robiliśmy sobie taką kampanię telewizyjną, gdzie ta pani była główną bohaterką i stwierdziliśmy, że słuchajcie, jest kampania, to ja ze strony produktu wesprzyjmy jakąś tą kampanię, nie? I poza zmianą zdjęcia na stronie głównej stwierdziliśmy, że zrobimy coś jeszcze i na profilu lekarza dodaliśmy takie 4 claimy, które były związane z kampanią. Żeby rzeczywiście to wszystko było takie aligned, w dodatku tam gdzieś czuliśmy tą potrzebę, że być może to jest fajne, bo do kampanii był robiony research, więc też to zrobimy. Napisaliśmy sobie potem hipotezę do tego, żeby nie było, że jest AB test bez hipotezy. No i słuchajcie, tak wyglądały wyniki z Google Optimize, bo tego używamy. I jak widzicie, kurde, wygląda fajnie. Ja mówię, nie no, słuchajcie, rewelacja, te AB testy, no to strasznie proste, nie? Od razu sukces. Niestety, gdy się przyjrzeliśmy bliżej danym, zauważyliśmy, że na mobilu wcale to nie jest tak dużo lepiej. W zasadzie to nawet ta wersja oryginalna jest trochę lepsza. Druga rzecz jest taka, że na desktopie w dni robocze mieliśmy dużo wyższą konwersję na tej wersji z wariantem 1. I zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. Słuchajcie, oprócz tego, że u nas można mówić online, to jest też numer telefonu, można zadzwonić do tak zwanej telerejestracji i ona umówi was, czyli zrobi booking. I oni korzystają z tego samego marketplace'u i wpadają nam też do Analyticsa. I szczęście było takie, że wpadli do wariantu 1, więc oni dziennie są w stanie zrobić pewnie może nawet kilkaset bookingów. Więc trochę nam to zaburzyło wyniki. Po wyrzuceniu tych ludków z IP, z call center, okazało się, że nasza wersja wcale nie jest dobra. No i eksperyment był busted. Nie? Więc takie dwa wnioski z tego pierwszego AB testu jest takie, że no nie starajmy się zawsze jakoś tam na siłę robić rzeczy, jeżeli nie mamy tak naprawdę silnego insightu od userów, że powinniśmy taką zmianę wykonać. Kolejna rzecz jest taka, że zawsze nie ufajcie i wątpcie tym statystykom.
Tym bardziej, jeżeli naprawdę one was zaskakują. Tak? Fajnie, jeżeli to rzeczywiście jest jakiś znaleziony złoty graal, ale być może po prostu jest jakiś bug w statach. Drugi przykład. Oni mają fajniejsze listingi. Tak wyglądał nasz listing mobilny, zanim się zabrała za niego Sylwia. I jak widzicie, to była taka, prezentowaliśmy dosyć duży zestaw informacji tutaj, czyli był rating, był adres, był taki sneak peek opinii, podstawowa usługa z ceną, wolny termin, umów wizytę. No i to, co sobie patrzyliśmy, to nasi konkurenci w innych krajach, czyli Practo, serwis w Indiach, Zocdoc i Yelp, który tak naprawdę jest takim, oprócz Zocdoca, największym serwisem do szukania lekarzy w Stanach, mają troszeczkę mniejsze te zakładki, czyli mają, prezentują tam mniej informacji, dzięki temu to bardziej wygląda jak listing. No i u nas rzeczywiście była taka hipoteza, którą gdzieś tam dostaliśmy trochę z góry, taka, że słuchajcie, jeżeli zmniejszycie jakby tą przestrzeń na lekarza, na mobilce, no to wtedy będzie ten listing czyteczniejszy i ludzie będą, i poprawi się bounce rate i zwiększą się bookingi. Więc taka była hipoteza. Więc to, co zrobiliśmy, kilka opcji. Wyrzuciliśmy ten sneak peek opinii, wyrzuciliśmy cennik, wyrzuciliśmy obie rzeczy. Nie? I mieliśmy takie cztery warianty, które sobie testowaliśmy. I wyniki były takie, słuchajcie, że praktycznie no difference. Nie? Bo my robimy tak, że mamy poziom istotności 0,05. Minimum 2 tygodnie puszczamy nasz test. No i tam sobie patrzymy rzeczywiście, czy test jest istotny statystycznie. Jeżeli nie, no to z góry odrzucamy. W ogóle jakby nie... Rzeczywiście zbieramy sobie informacje, natomiast samej zmiany nie wdrażamy. Jesteśmy tutaj raczej restrykcyjni. No i ten eksperyment był też basty. Nie? I takie outcome'y. Jakby nie startujemy z jakiegoś super prostego porównania. To nie jest ta droga, żeby rzeczywiście sobie brać inspirację do AB testów. No i jak staraliśmy się to naprawić? No to tu zaczęliśmy rzeczywiście się głowić, co tu możemy zrobić, żeby w jakiś sposób wprowadzić element logiczności do naszych AB testów. Najpierw zaczęliśmy od projektu Person. To był projekt taki, pod który się podczepiliśmy z działu UX, który był bardzo fajny. Zrobiliśmy, słuchajcie, 27 wywiadów pogłębionych. Każdy z nich trwał między godzinę a 2 godziny, gdzie ludzi tak naprawdę o bardzo różnym profilu, z różnych miast, z Warszawy, Krakowie i oczywiście Radomia, żeśmy przebadali, przepytali. Były to też osoby z mniej lub bardziej, z bardziej poważnymi problemami. I również, bo wiemy, że bardzo dużo naszych użytkowników szuka psychologów, też robiliśmy osoby, które korzystają z pomocy psychologów, uwzględniliśmy. Stworzyliśmy, o czym już Sylwia mówiła, kilka person, dzięki którym naprawdę lepiej czujemy tych naszych użytkowników. Poza czymś takim, że mamy paterny, z którymi weryfikujemy potem te AB testy, no to jest coś, czego jakby nie da się zmierzyć, to jest poziom empatii, który nam wzrasta, bo my po prostu wiemy, znamy tych ludzi, widzimy ich problemy, ich wyzwania, zupełnie inaczej projektuje się interfejs i buduje się serwis, jeżeli widzisz te osoby, którym możesz pomóc. I potem było dużo fajnych karteczek, to super wyglądało, cała szklana była tutaj tym zasrana, ale naprawdę efekt był dla nas bardzo, bardzo użyteczny. Kolejna rzecz to są nasze ankiety online'owe. Sylwia mówiła, że pytania otwarte są najfajniejsze. To jest najfajniejsza ankieta w ogóle ever, którą mamy. Jeżeli wejdziecie na krok formularza i się z niego wycofacie, wyświetlimy wam takie pytanie. Copy, jestem dumny z tego copy, bo odpowiedzi są naprawdę dla nas super actionable, a z drugiej strony są przeurocze, bo czasami ktoś nam odpowiada, przepraszam, wszystko okej, okay, tylko jeszcze się nie zdecydowałam, ale także naprawdę, jest im smutno, że nam przykro, ale to są takie, prawda, tam 0,5%, większość z nich to są jednak actionable. No i jakby zbieramy je zawsze, żeby wszędzie był ankiet, to zbieramy tylko przez tydzień w każdym kraju. I potem każda z osób lokalnych kategoryzuje te bugi. Mamy kategorię bugów, którą czasami rozszerzamy, jeżeli widzimy, że jakieś nowe się pojawiają.
i analizujemy. I potem sobie robimy zawsze takie spotkanie podsumowujące i wrzucamy najfajniejsze rzeczy do Idea Banku. O czym to jest, co to jest Idea Bank, powiem później. Usability testy, czyli zapraszamy tutaj do nas raz w miesiącu około 6-8 osób i z nimi testujemy. Testujemy mockupy, które robimy nowe, a jeżeli nie mamy, to po prostu cały flow standardowy. I zawsze odkrywamy coś nowego. No i nagrywamy tak naprawdę reakcje użytkowników, to jak się poruszają po stronie. Zawsze robimy na przemian, zaczynamy od mobile, jedna osoba, potem zaczyna następna od desktop, ale musimy to zmienić, bo wiadomo, z desktopu już nikt nie korzysta, tylko do oglądania Netflixa ewentualnie, więc musimy to zmienić. I to jest naprawdę super. I potem znowu tak naprawdę podsumowujemy sobie badanie i aktualizujemy Idea Bank. No i analizujemy, a głównie nasza super Ania analizuje dane. Patrzymy sobie w Analyticsa, czy rzeczywiście na przykład jest jakiś problem gdzieś na ścieżce, widać go liczbowo i patrzymy, czy rzeczywiście możemy jakoś poprawić przepływ użytkowników w tym miejscu. Ponadto, jako że ja mam też SEO background, analizujemy sobie Search Console i Google Trends, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy rzeczywiście te nasze profile odpowiadają rzeczom, których ludzie szukają w sieci. Dobra, przechodzimy teraz do Idea Bank i scoringu. Wspominałem wam, że byłem totalnie przytłoczony liczbą pomysłów, które mamy i tym, za co się mamy zabrać. Mniej więcej wyglądałem tak jak kapitan Kirk po ataku Tribbly, że rzeczywiście to zastanawia się w ogóle, jak te wszystkie nasze rzeczy połączyć i oczywiście w Google pisując Prioritization A/B test, trafiłem na taki super artykuł, który jest napisany przez ziomków z Trello, gdzie oni napisali o czymś takim jak ICE Scoring. Nazwa fajna, chwytliwa i to jest coś naprawdę, co jakby pokazało mi drogę. Rzeczywiście musimy w to iść. Zaraz wyjaśnię dokładnie w praktyce, na czym to polega. Drugą inspiracją był ten gościu, to jest Itamar, my go nazywamy w firmie Google Guy'em, bo on kiedyś pracował w Google i na przykład te wszystkie taby, które są zrobione w Gmailu, czyli że masz oferty główne i tak dalej, to on. I teraz pracuje jako konsultant, no i Gabri właśnie powiedział, że okej, on nam może pomóc zbudować te AB testy, no i trochę nam pomógł. I teraz tak, jak my pracujemy? Po pierwsze, budujemy sobie listę pomysłów i nazywamy ją Idea Bankiem. Każdy z tych pomysłów oceniamy właśnie w ramach ICE. ICE to jest skrót od impact, czyli wpływ, confidence, czyli pewność i effort lub ease, łatwość, jakkolwiek, oba są na E, czyli nakład pracy. Zaczynamy sobie od impactu, czyli jak to wpłynie na nasz główny cel. No, naszym celem są bookingi, więc jest dosyć łatwo, ale jeżeli ktoś, nie wiem, sprzedaje książki w księgarni internetowej, to pewnie będzie liczba sprzedanych książek. Jeżeli ktoś zbiera leady, no to pewnie liczba po prostu zebranych maili. I załóżmy, że sprzedajemy planszówki i naszym celem jest zwiększenie sprzedaży o dodatkowych 10 tysięcy sprzedanych gier miesięcznie. No to budujemy sobie tak, wszystko skalujemy od 1 do 10, więc załóżmy, że 10 to będzie, jak nam się na jednym AB teście uda wygrać 5 tysięcy dodatkowych sprzedaży. 9 to będzie między 4 a 5. 2 między 250 a 500, tak? I sobie każdy już tutaj skalę musi dobrać sam, nie? W zależności od swojego celu. Ale to jest łatwo policzyć, my to liczymy dokładnie, wiemy jaki segment będzie dotknięty testem. Mamy doświadczenie, wiemy mniej więcej, o ile to zazwyczaj taki test może wpłynąć. Zazwyczaj my to traktujemy, że taka poprawa około 3% to już będzie fajna. W zależności, w którym momencie ścieżki jest i jakiej liczby, jakiego udziału użytkowników dotyka, no to możemy sobie policzyć, oszacować, lepsze słowo, liczbę tych dodatkowych bookingów i dajemy pierwszą ocenę. Druga rzecz to jest pewność. No i ona jest tak naprawdę najtrudniejsza, nie? I Tamar popełnił super artykuł na ten temat, ten Google Guy, gość z Google'a. Zaraz tam będzie link do tego artykułu. Natomiast my sobie zrobiliśmy taki prosty formularz. Po pierwsze, 10 to jeżeli mamy pewność liczbową, że mamy tylko 5-stopniową tutaj skalę, ale że wszystko jest 10, to pomnożyliśmy razy 2. Więc tak, jeżeli super AB testy poprzednie udały się super, ale widzimy, że jeszcze można, no to traktujemy to jako 10, że jeszcze można to podrasować. Albo na przykład wiemy, że smoke test zadziałał, więc możemy teraz już zrobić prawdziwy AB test, tak?
I to dajemy sobie 10, czyli taki mocny dowód statystyczny. 8. Quantitative. Czyli odpaliliśmy duże ilościowe ankiety i ludzie nam powiedzieli, że tak, to jest dokładnie feature, którego potrzebujemy. Odpaliliśmy we wszystkich krajach. Są super zainteresowani, więc okej, będziemy testować dla nich feature. 6 to jest jakościowe badanie, czyli na przykład podczas UX testów wyszła nam taka potrzeba użytkownika, tak? Więc mamy dowód z badań jakościowych, więc dajemy 6. 4 to jest tylko jak mamy jakieś insighty od naszych przed klientów lekarzy, albo, bo oni też znają swoich pacjentów, albo nasze dinozaury jak Piotrek Ziewiec, albo Michał Pękała, albo Marian, mówią nam, słuchajcie, no coś tutaj wydaje mi się, że to mogłoby być okej, nie? Więc sobie ich głos ustawiamy jako na 4. Nasz głos, czyli tylko takie przeczucie, dajemy 2, nie? Bo to jest tak naprawdę coś, co dla mnie może super dać wnosić. No i to jest ten super, tak naprawdę bardziej rozwinięty mechanizm Itamara. To sobie wygooglacie. Kolejna rzecz to jest effort. Dobra, tak naprawdę to powinny być story pointy, ale wiadomo, że i tak to sobie wszyscy przyliczają na dni. Więc my tam już trochę się z tym nie szczypiemy. Jak chcecie, możecie mówić te story pointy albo dni. W każdym bądź razie to jest tak, że zrobienie jakiegoś testu zajmie nam 9, będzie nas kosztowało 9 story pointów, więc to jest coś, co powinniśmy 3 razy przemyśleć, czy taki AB test chcemy zrobić. Natomiast takie, które zajmują tak naprawdę, kosztują nas 2 story pointy, wiadomo, że możemy sobie robić trochę bezpieczniej. No i tu mamy 3 takie, słuchajcie, przykłady. No i zobaczcie, na przykład chcemy poprawić całą walidację na formularzu, nie? Zrobić ją bardziej intuicyjną, taki mamy pomysł. Drugi pomysł to jest taki, że chcemy dodać jakąś sekcję z benefitami, dlaczego warto bukować online, a nie dzwonić. Trzecia rzecz to jest taka, że chcemy sobie zrobić redesign jakiejś jednej sekcji z polecanymi lekarzami. No i który z tych pomysłów powinniśmy wziąć jako pierwszy? No i tu sobie dodajemy oceny, tak? Wiemy, że walidacja, jeżeli chodzi o impact, policzyliśmy sobie, że rzeczywiście akurat jakbyśmy sobie to zrobili, no to ileś tam bookingów jesteśmy w stanie wycyrklować, więc dajemy 4. Confidence dajemy 6, dlatego że przetestowaliśmy to tylko na user case'ach. Widzimy, że to sprawia części z nich problemy, więc dajemy 6. Nie możemy dać 8, bo nie mamy potwierdzenia ilościowego. I dajemy 10 w eforcie, bo to jest turbo trudne, tam jest stary kod i Monia płacze, jak tylko ma się za to zabrać. Kolejny przykład testu to jest dodanie sekcji z benefitami. Impact, no tak wiemy, że raczej to nie przekona wszystkich pewnie. Jeżeli chodzi o confidence, w zasadzie żaden, to jest tylko nasz gut feeling. I jeżeli effort, no jest dosyć proste, tak? Żeby rzeczywiście można było to zrobić. Bo to tylko jakieś copy napisać, deweloper to robi, tylko sobie bierze jakiś tam komponencik, wrzuca i to nie jest aż tak trudne. Redesign tej sekcji z potrzebnymi lekarzami, no to tutaj szacujemy, że impact jest duży, bo one się pojawiają na profilach nie klientów, wiemy, że mamy tam dużo ruchu, więc ten impact tak naprawdę szacujemy, że będzie większy. Jeżeli chodzi o, wyliczyliśmy sobie, że będzie większy. Jeżeli chodzi o confidence, no tutaj wiemy, bo robiliśmy badania ilościowe. Pytaliśmy użytkowników, czy oni są gotowi umówić do innego lekarza. Odpowiedzieli nam też, jakie informacje będą ich w stanie przekonać, więc dajemy 8. Effort jest 4, tak trochę pomiędzy, nie? I potem sobie budujemy, słuchajcie, taką listę i wybieramy te, idealnie byłoby brać po prostu sobie pierwsze z góry, nie? Wiadomo, że jest 1000 innych rzeczy, ale fajnie byłoby się tego trzymać. To nam się tak naprawdę sprawdza. Jest taki tool, słuchajcie, który zamiast w Excelu, jak w moim cudownym spreadsheetie, sobie Google spreadsheetie zrobić, można skorzystać. To jest taka trochę, nie wiem, prywata, ale to i tak jest wewnątrz nasza firmowa. Nasi koledzy, którzy pracują teraz w Barcelonie, zrobili taki startup, czyli rzeczywiście taki interfejs do robienia idea banków. I słuchajcie, można się zapisać na beta wersję for free.
Matt z Gabrim chcą przekroczyć magiczną granicę 10 użytkowników. Także zapraszam na stronę. Słuchajcie, rejestrujcie się i aby testujcie, to jest tak naprawdę turbo ważne, a jednocześnie możecie pomóc po prostu zapalonym startupowcom. I do każdego pomysłu używamy sobie takiego czarta, który wypełniamy. On jest bardzo, bardzo łatwy do zrobienia i rzeczywiście tam sobie podsumowujemy ten AB-test. Dobra, i czy nam się wreszcie udało? Facebook issue. To jest pierwsza rzecz. Pierwszy przykład. Pamiętacie wspaniałą naszą ankietę? Otóż analizując ją, słuchajcie, zaczęły tam pojawiać się dosyć interesujące odpowiedzi. Poza takimi standardowymi były na przykład takie. Nie mam Facebooka. Inna odpowiedź, nie chcę rejestrować się przez Facebooka, spadajcie. Albo, dlaczego w ogóle chcecie ode mnie dostępu do Facebooka? My tak sobie trochę analizujemy te odpowiedzi. Kurde no, o co im chodzi, nie? Przecież my, nie żeby umówić wizytę na znany lekarz, nie musisz wcale mieć Facebooka, nie musisz w ogóle łączyć sobie konta z Facebooka. What the fuck? Wyglądaliśmy mniej więcej jak załoga Enterprise, nie? Jakby dokładnie, żeśmy nie wiedzieli, o co biega. I słuchajcie, nagle żeśmy sobie sprawdzili, zrobiliśmy kilka razy flow dodawania ogłoszenia i po wypełnieniu formularza trafialiśmy na taką stronę. Nie? Zazwyczaj jest tak, że przy większości case'ów nie musisz, po prostu wypełniasz mail, wypełniasz numer telefonu, dostajesz kod, który potwierdza, że to jest twój numer i umawiasz wizytę i koniec. Ale jest taki case, że jeżeli już mamy twoje dane w serwisie i kiedyś nam podałeś maila, ale teraz wpisujesz inny numer telefonu, bo na przykład zmieniłeś numer albo cokolwiek, trafiasz w ten flow i musisz się zalogować, żeby potwierdzić tą zmianę numeru, nie? W ten sposób, żeby ktoś łatwo nie dało ci się przechwycić konta. No i ona została zaprojektowana tak, nie będę wchodził w szczegóły, kto ją zrobił i jak, dlaczego, ale wyglądała tak, nie? Na mobilce, jak ktoś ma mały wyświetlacz, to widział button Facebooka i dlatego dała ona taką odpowiedź. Więc tak, no i tu najbardziej znany ze Star Treka mem. No i sobie zrobiliśmy prosty redesign. Czyli dodaliśmy kopii bardziej deskryptywne, zamieniliśmy kolejnością rejestrację, która jest podstawowym flow, a Facebook zostawiliśmy, że to jest tylko opcja, ziom. Nic nie chcemy, to jest tylko opcja, żeby ci było wygodniej. No i tym razem hipoteza była taka silna, tak? Jakby powstała tuż przed tak naprawdę tym AB-testem. No i słuchajcie, taki był wynik, nie? Że ci userzy, którzy wpadali w ten flow, naprawdę poprawiliśmy, zwłaszcza na mobile, gdzie to był od razu po prostu taki bloker totalny, nie? No i tu rzeczywiście nam się już udało. Test był valid, fajny i wszystko było spoci. I teraz tak, idziemy dalej. To, co warto pamiętać, nie? Że jakby najprostszy sposób, jak nie wiesz, czy masz jakieś bugi, zapytaj użytkowników. Druga rzecz, to tak sobie parkuje taki temat. Czy do tego warto robić AB-test, czy po prostu to naprawić, nie? Nie, myślę, że to oddzielne. Możemy sobie pogadać w kuluarach, bo jestem sam też ciekawy waszego zdania. Dobra, drugi przykład, Nearby Doctorsi. To jest, słuchajcie, przykład, jak kiedyś wyglądał nasz profil lekarza. I to jest taki lekarz niekomercyjny, który nie jest naszym klientem i nie ma włączonej tej opcji umawiania online. A jak wiecie, naszym celem jest to, żeby ludzie wygodnie mogli się umówić przez stronę internetową do lekarza. I z poziomu takiej strony nie do końca jesteśmy w stanie dać tą wartość użytkownikowi, nie? Więc to, co możemy powiedzieć, słuchaj ziomuś, szukasz lekarza prawdopodobnie w Białymstoku, psychologa, do pana Huberta nie możesz się umówić, ale tutaj masz innych super lekarzy, do których się możesz w 5 sekund już na jutro umówić, nie? To chcemy powiedzieć. No i ja patrzyłem po prostu jakieś tam, wiecie, miliony odsłon na tych stronach, taki ruch, który nie konwertuje i mówię, nie no, to marnotrawstwo. No i chodzę po tych naszych firmowych dinozaurach i tak pytam, no słuchajcie, no nie próbowaliście nigdy nic z tym zrobić? A te dinozaury mówią, nie no Adam, to ci nie skonwertuje. No w ogóle zapomnij, nie? Więc confidence tam 2 zostaje. No ale confidence sobie możesz podwyższyć, robić badania UX albo pytając ziomków. No i myśmy zapytali. No i zapytaliśmy ich dokładnie na tej stronie, czy rozważałbyś umówienie wizyty do innego lekarza,
z tej samej specjalizacji, dobrze ocenionego. I zobaczcie, w Polsce ponad połowa ludzi powiedziała, że tak. Oni wciąż szukają lekarza. I to jeszcze tak specjalnie, żeby nie było żadnych niedomówień, zrobiliśmy taką dokładną odpowiedź. Tak, wciąż szukam lekarza, albo nie, tylko ten mnie interesuje, żeby nie było jakiś tam w ogóle. Więc kurde, no jednak potencjał na przekonwertowanie tego użytkownika jest. W Turcji też. Więc dobra, no to zapytamy, a co by cię przekonało, drogi userze? Nie? No i tu też mieliśmy tak naprawdę odpowiedź. No i dostaliśmy, że na przykład pozytywne opinie dane przez innych pacjentów by ich przekonały. Wiadomość, kiedy jest najbliższy wolny slot. No i słuchajcie, mamy hipotezę tak naprawdę, że jeżeli będziemy w tej zakładce z rekomendowanymi lekarzami wyświetlać fajniejszy content, to nam się przełoży na bookingi. No i mamy, tak wyglądała ta sekcja Nearby Doctor sprzed, tak wyglądała po redesignie. Nie? To zmieniliśmy nagłówek, dodaliśmy tą opinię, bo nam powiedzieli, że no, opinia jest turbo ważna. Dodaliśmy availability, bo powiedzieli, że dokładnie dostępność, kiedy on może mi przyjąć, też jest ważna. Więc zrobiliśmy sobie taki AB test. No i słuchajcie, teraz nie, to nie będą wyniki. Czy coś jeszcze będę gadał? Nie. No i mamy wyniki. Na mobilce nam zwiększyła się konwersja o 4%, na desktopie o 12%. No i to były rzeczy istotne statystycznie, przy poziomie istotności 500. Także fajnie, słuchajcie. No i znowu nam coś się udało, nie? AB test, który się udał i był fajny taki z insightów użytkowników. No i to, co ważne, macie jakiś feature? Wydaje wam się, że jest spoko, ale oni go nie używając, zapytajcie ich dlaczego. Czy chcą go używać, czy go potrzebują. Kolejna rzecz, którą mamy, to jest test walidacji. Trzeci przykład. Znowu wracamy do naszej tej ankiety. Dlaczego nie umówiłeś wizytę? A po cholerę mam dawać wam PESEL. Albo PESEL po co? Nie? Nie chcę dawać PESEL, numeru PESEL podmiotom, które tego nie, w ogóle nie chcę dawać nikomu. Albo druga rzecz. Mieszkam, słuchajcie, poza terytorium Polski. Mam numer brytyjski i kiedy go wpisuję, to mówicie mi, że numer jest nieprawidłowy, nie? What the fuck? No i jak sobie tak rzeczywiście patrzyliśmy też na testach użytecznościowych, no to stwierdziliśmy, że jednak ta nasza walidacja ma masę błędów. No i chcemy ją, mamy taką hipotezę, że jeżeli zrobimy ją lepiej opisaną, bardziej intuicyjną, no to formularz będzie wypełniany chętniej przez użytkowników, no i poprawi się nam konwersja na booking. No i zmieniliśmy trochę design, jakby kolejność pól, dodaliśmy nowe wiadomości, dodaliśmy możliwość wybrania prefiksu, no i ustaliliśmy nowe takie nowe warunki walidacji, która była bardziej czuła. To najlepiej wam pokażę na filmie, jak to wygląda. Tak, czyli to jest ten nasz stary formularz walidacji. PESEL nie chcę podawać, bo nie chcę, więc olewam. No i wypełniam pozostałe rzeczy. Ale nic mi na razie formularz nie mówi, nie? Że się gubisz, ziomek. Wpisuję adres e-mail. No dobra. I wypełniam, nie? I dopiero mówi mi, no to wypełnij PESEL. O Jezu, nie chcę, ale dobra, wypełnię ten PESEL, nie? Tam w ogóle jeszcze informacja masz, umawiasz kogoś bliskiego, więc wpisz jego dane. Dobra, ale teraz mi to pokazuje pole, nie? No i tak człowiek skacze po tej walidacji, jak sami widzicie, można stracić cierpliwość i opuścić ten proces. A teraz jeszcze tu mi, nie? Dlaczego od razu mi nie powykazałeś wszystkie pola, które mam wypełnić? Nie? Więc jakby what the fuck? Więc tak wyglądała stara wersja. A tak wygląda nowa. Trochę jest inny szyk. PESEL, nie zaczynamy od razu z wielkiego C od PESEL-u, tylko bardziej naturalny flow imię i nazwisko. Od razu mi się podpowiada, że dobrze wypełniłem. Omijam jedno pole, od razu jest walidacja, ziomuś wypełni je. Masz napisane, że nazwisko jest wymagane, gdybyś był bardzo taki. I w personach wiemy, że są ludzie, którzy potrzebują być za rączkę przeprowadzeni przez proces. To jest też taki outcome person, nie? Wszystko tak, mówimy dlaczego potrzebujesz PESEL, dlaczego potrzebujemy PESEL, to nie my potrzebujemy, to klinika potrzebuje PESEL i ona dostanie ten PESEL. Więc podprawiliśmy. Zobaczcie, pokazujemy to na desktopie, dlatego że mieliśmy problem technologiczny i mieliśmy zupełnie inną aplikację na mobile. My zrobiliśmy test,
strasznie pohakowany, ten kodzik jest dosyć stary. Monia płakała, jak kodowała i zrobiliśmy to, naprawdę się mocno namęczyliśmy, żeby w ogóle ten test odpalić. No ale zrobiliśmy, nie? Test poszedł, tylko na desktop niestety, co jest trochę głupie, no bo jednak większość userów jest na mobile. No dobra, i wyniki? Na desktopie plus 2. Powiem wam, że to jest fajnie, dlatego że to są już jeden z ostatnich kroków, więc tutaj poprawa o 2 znaczy naprawdę fajny wynik. No i co? Cieszymy się. Znowu będziemy pokazywać dr Kirk do doktora McCoya, będą sobie głaskać. No nie. Tutaj mamy taki obraz, dlatego że słuchajcie, Monia, wiedzieliśmy, że nie możemy od razu tego wdrożyć, bo najpierw musimy spłacić technologiczny dług i zrobić aplikację RWD, troszeczkę ją przepisać, bo to jest robienie bez sensu teraz, tylko hakowanie tego kodziku, a potem przepisywania tego od nowa, nie? Więc zrobiliśmy taki test, który nie do końca mogliśmy wdrożyć. I na retro nam to później wychodziło, że to trochę sfrustrowało nas. No i tu się nauczyliśmy, że tak naprawdę chyba nie było sensu w ogóle startować, bo on wzbudził więcej frustracji. A po prostu najpierw spłacić dług technologiczny, przepisać tą aplikację, a potem zrobić ten test. Druga rzecz, tu chyba trochę za dużo zmian zrobiliśmy podczas jednego testu, nie? Dobra, czy nam się generalnie udało naoliwić tą maszynę testową, nie? To jest tam sneak peek z mojego tego OITIS-a i w trzecim kwartale założyłem sobie, że tam dowieziemy ileś tam tych dodatkowych bookingów miesięcznie. I to musi być przetestowane. To, że jest zaznaczone na czerwono, domyślacie się, że nie udało się tego zrealizować, nie? Więc no nie, jeszcze nie jesteśmy tutaj ekspertami. Na pewno zaczyna nam to iść coraz lepiej, jesteśmy w tym coraz celniejsi, ale wciąż się nie udało. I tu jeszcze mieliśmy taką ciekawą rozmowę, bo ja tak sobie zastanowiłem, żeby lepiej się wytrenować w tych testach, powinniśmy ich robić trochę na ilość. Żeby rzeczywiście one nam szły szybciej, żeby zawsze były, nie wiem, 3 testy odpalone, które równolegle chodzą. I trochę tak też kierunkowałem zespół, żebyśmy szli w pewnym momencie po prostu wytrenować robienie, aby testowanie wyszło nam w krew, po czym dostawałem słuszny feedback od mojego zespołu. Nie trzeba robić szybko i dużo, tylko mądrze, co jest oczywiście słuszne. To jest ciekawy taki kolejny punkt do dyskusji. Ja jednak uważam, że jeżeli chcemy się wytrenować, to powinniśmy mieć taki etap, że rzeczywiście tych testów robimy dużo. No i takie podsumowanie tego całego wywodu. Nie masz pomysłu? Zapytaj użytkowników. To działa najlepiej, jeżeli chodzi o inspirację, o napełnienie tego idea banku. Druga rzecz, uważaj z tymi testami, które wydają się fajne, ale nie pochodzą z silnego insightu użytkowników. Trzecia rzecz, używaj scoringu. To naprawdę fajnie działa i nie jest trudne do robienia. Nie zaczynaj eksperymentu, jeżeli nie jesteś w stanie go zrealizować, bo to budzi ogromną frustrację w zespole. Zawsze wątp w swoje dane i nie bądź takim hura optymistą. Okej, okay, jest pozytywne, wdrażamy, bo zazwyczaj jednak nawet jeżeli to nie wyjdzie po jakimś czasie, to my mamy takie fajne demo, które robimy raz na jakiś czas, na którym opowiadamy o tych naszych rzeczach i tam każda osoba z firmy może ci powiedzieć z Brazylii, z Turcji, może cię zchallenge'ować. I często te nasze statystyki są challenge'owane i te bugi są odkrywane właśnie tam. Więc ja już się nauczyłem, że zawsze wątp w te dane. Kolejna rzecz, którą ja zalecam, ale to jest do dyskusji. Ja jednak uważam, że trzeba tutaj wyrobić sobie ten nawyk szybkości. Coś, co możemy sobie pogadać potem w kuluarach, o czym już mówiłem, tak? Czy wszystko powinniśmy testować, czy pewne rzeczy po prostu fiksować? Kolejna rzecz jest taka, duże projekty i optymalizacja. I to jest tak, że my u mnie w teamie robimy też duże projekty, tak? Robimy jakieś projekty redesignu, robimy też rzeczywiście jakieś, wymieniamy bebechy i przy okazji trochę frontu. Coś mniej więcej jak robiła Sylwia. I trudno jest wtedy robić ten AB test. Czy team powinien być na przykład robiony przez ten kwartał? Po prostu testujecie. Nawet możecie tego na razie implementować, testujcie, bądźcie jak Tommy Lee Jones w Ściganym, po prostu róbcie AB testy i jakby tylko tym, nie przejmujcie się w ogóle niczym innym, nie? Czy jednak jakoś starać się to łączyć? To jest takie dosyć ciekawe zagadnienie, na które jeszcze nie znam odpowiedzi. Dziękuję.